I tak, teraz kiedy stoimy tutaj, jesteśmy no jeszcze bezpieczni, ale kiedy zaczniemy kolejną wspinaczkę, poziom tej dziecy zaczyna się podnosić. Nie tak szybko jak wchodzimy do kręgów w końcówce poziomu, ale no jednak pamiętajcie o tym, żeby mierzyć coraz wyżej. To jest trochę głupie, że nie można po prostu z lewej drabiny bezpośrednio na prawo przejść. Musimy odskakiwać. Teraz tutaj idźcie na drugą stronę. Tu mamy właśnie takie ściany, po których się pomiędzy którymi się wspinamy. Trzeba się z tym odrobinę zorientować. I w tym momencie pojawia nam się mnóstwo żółtych puszek. Tutaj prowadzą nas do wyjścia. I widzimy już kolejnego lotnika. Z nim walka jest całkiem niełatwa, biorąc pod uwagę na to... Znaczy, biorąc pod uwagę no, fakt, że jesteśmy na ruchomych platformach, które idą no, do tyłu. Same unikanie nie jest takie łatwe i też pamiętajcie, żeby iść jednak naprzód, bo za nami są kolce, które mogą nas zranić. Tak, tu jest taki balon. Na górze kolejna niebieska puszka na szczycie. Bierzemy ją, jest ona obowiązkowa. Się zbliży wystarczająco, bo naprawdę nie polecam strzelać zbyt wcześnie. I kolejna już klatka w tym poziomie. Gość daje nam czerwoną puszkę i patrzcie, ile to jest skarbonek. W nich tyle skarbów. Szykuje się mocarne kombo. Jak widzicie, 3460 punktów w jednym kombo. Naprawdę mocarne kombo, to trzeba przyznać. Tu właśnie macie taki moment z balonami. Widzicie, jest ich dużo całkiem. Na końcu, na jednym ostatnim stoi kolejny mroku. Znaczy to jest myśliwe, ale tak trochę wygląda inaczej. No to też jest chyba słabszy od zwykłego myśliwego. Tu kolejna klatka. To był słaby tekst, przyznajcie. Lecę, bo zimno! Serio, nie wyślili się dzisiaj tutaj twórcy. Ale za inne teksty oczywiście gratuluję. Okej, teraz obadajcie ten widok. Balony. Lumy, balony i klatka. Oczywiście my idziemy na samą górę. I znowu zacznie się po... Wkrótce tutaj poziom tej dziecy podnosić, jak zobaczycie. Właśnie już jest ta sieć, już ona ogarnia to miejsce. Tak, co do tych lumów, naprawdę nie ignorujcie ich tak naprawdę, bo oni nie zrobią wam krzywdy, naprawdę trudem was wycelują. Lecę po ten, no wiesz, no i to wszystko. Tak, oni też pomiędzy tymi balonami będą tak odskakiwać z jednego na drugi. Więc nie będą też jakoś tak szczególnie często strzelać podczas tych skoków oczywiście. I to już jest chyba ostatnia klatka w tym poziomie. No, streszczaj się. I co czeka nas w dalszej części poziomu? Globox jednak wrócił. Jest cały. I znowu Globox mówi, nie rusząc ustami, tylko mów za jeden. I dał nam taki latający pojazd. Całkiem miło. Okej, tu będziemy atakowani przez pilotów w podobnych pojazdach, a nas widzicie wyposażone w takie działko.
Tak, oczywiście przez czasie z pasją, przytrzymujcie ją, jak tylko możecie. Tak, tutaj nie jest tak trudno z tym strzelaniem, można ich łatwo trafić, łatwo stąd właściwie nawet wyjść bez utraty ani kawałka zdrowia. Wow, nigdy chyba Globo w stylu nie gadał. I tu już będzie trudniej z unikaniem tych ataków, naprawdę będzie ich mnóstwo, tych przeciwników, tych pilotów. Ale to też oznacza możliwość zdobycia masywnych kombos, nawet 3000 punktów. No, jakoś się trzymam. No już obetowałem, jak widzieliście. Ale patrzcie na ten kombo, patrzcie na kombo. 2000... No, było prawie 3000 punktów. Naturalnie, ponad 3000 jest tak najbardziej możliwe. No i cóż, te walki skończą się, kiedy wszystkie słupy w tym pomieszczeniu się zwalą. Tak utoną w tej zanieczyszczonej wodzie, która bardzo przypomina tą zamianę 2. Kolejne dobre kombo, jak widzę, się szykuje w miarę. Andy, wiem, że mnie słyszysz. No i widzicie, nie ma żadnych słupów. Przejdź na stronę dobra. Widziałeś? Zdaje się, że znaleźliśmy kibelek. Dobra, Globo, chcę ci powiedzieć serio. Jaki czułem, co przypominam kibel? Nie ma to nawet wody. To była tam to zanieczyszczona już wcześniej. A czy kiedyś się właśnie tak uderzyłem w jedno z tych kontrastnych, no... jedno z tych kontrastnych, ruchomych tych obiektów? Tak w to uderzyłem, że miałem game over, tak się składa. Więc uważajcie z tym również. Jesteśmy! No i słyszymy teraz takie naprawdę dziwne, taka dziwna muzyka, jeśli to można muzyką nazwać. Albo to po prostu jakieś odgłosy są. Niezły dialog. I teraz, tak się składa, jesteśmy na szczycie wieży Leptysa. Tutaj czeka nas walka z ostatnim bossem w grze. Będzie to Reflux, współpracujący z André i który jest pod wpływem mocy Leptysa. Ale jednak walkę z ostatnim bossem zostawię. Tak, co do tej walki, naprawdę ona potrafi być całkiem długa, więc mi się wydaje, że to byłby lepszy pomysł, gdybym na tą walkę zostawił kolejną serię filmu, bo naprawdę myślę, że to już byłoby zbyt długie, gdybym zostawił jednocześnie na ten poziom i walkę w jednym. Więc tak myślę, że jeśli chodzi o wieżę Leptysa, to już na dzisiaj koniec. Znaczy nie wiem, czy na dzisiaj może mi się uda jeszcze tą walkę dziś nagrać, nie jestem pewien. To już się zobaczy. Ale to już jest koniec wieży Leptysa w tej części, w której jeszcze nie walczymy z bossem, a więc CDDZio, zapraszam na kolejne
let's play'y. No i także zapraszam oczywiście na te, które już zrobił. Zapraszam. I na razie.